dużo razy zarzucano mi, że daję ten zły przykład, że wiem, że na plecach mam wielką odpowiedzialność, a tego nie wykorzystuję i nie daję właśnie tego dobrego przykładu, ale ja wiem, że jest kompletnie inaczej. No to chyba był tylko hejt, bo ja zupełnie inaczej to widzę. Wiesz co, pojawiło się kilka artykułów gdzieś tam, że ja szaleję, imprezuję, jakieś takie rzeczy. Wszystko jest dla ludzi. A było tak, że sodówka ci uderzyła? Nie. Rozmawiałem nawet na ten temat ostatnio ze znajomymi i powiedzieli, że obawiali się bardzo tego momentu, kiedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, kiedy kupiłem mieszkanie, kiedy kupiłem samochód i poczułem, że mogę wszystko mieć, ale wiesz co, miałem też naprawdę bliskie osoby przy mnie, które mnie cały czas trzymają tutaj za ramię i mówią, że jesteś Dawidem Kwiatkowskim z Gorzowa. Już to powtarzam któryś raz, ale tak jest. Jesteś Dawidem, nie wychylaj się do przodu, bo nam nic, przy nami nie zaimponujesz, a możesz dużo stracić.